Cześć, witajcie, z tej strony BlueWidWix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I znajdujemy się na mapie Pantarej, na której zaczniemy nasze od zera. Jak sami widzicie, nasz stan konta wynosi 0, a my zaczynamy pierwsze kontrakty. Stwierdziłem już od początku, że weźmiemy dwa kontrakty, żeby po prostu nie musieć płacić znów $400 za wypożyczenie maszyny. Co by nie mówić, bardzo tanio, ale jednak lepiej mieć te $400 niż nie mieć na samym początku. A dzisiaj postaram sobie zarobić około gdzieś 100 tysięcy, żeby móc wdrożyć mój plan. A jaki to plan? Przekonacie się w dalszej części odcinka. Też muszę na starcie wam powiedzieć, że od razu odpalam sobie GPS-a z wyświetloną, powiedzmy, jazdą, żeby widzieć, gdzie jeździmy. Z tego względu, że ja już straciłem gdzieś 10 minut na tym, że kołowałem na tym jednym polu, na którym się aktualnie znajdujemy. Z tego względu, że nie wiedziałem, w którą ścieżkę wjechałem, a w którą nie. Po prostu chaotycznie zacząłem, więc wolałem zacząć mniej chaotycznie i mieć wyświetlone ścieżki, żeby po prostu widzieć, gdzie się znajdujemy. I oczywiście wlatujemy w kolejne pole, nie ma co, trzeba zarabiać pieniądze, a odbierzemy ten kontrakt dopiero po skończeniu danego kontraktu. Trochę bez sensu, ale chodzi o to, że mając dwa kontrakty, chcę skończyć te dwa całe, a później dopiero odebrać pieniądze, z tego względu, że jak finalnie zakończymy, czyli po prostu klikniemy zakończ i odbierz pieniądze, no to ta maszyna, którą uprawiamy, zniknie po prostu. A że chcę jak najbardziej zaoszczędzić sobie pieniądze, to sobie wolę jedną maszynkę wypożyczyć do dwóch zleceń i później to oddać i zgarnąć pieniądze. A pieniądze są naprawdę fajne, bo te pola są duże, przez co większy pitot dostaniemy. Ja już nie popełnię jednego błędu, bo chciałem też sobie oczywiście nagrać, jak zbieramy plony, ale to naprawdę fajny kontrakt, gdzieś około 30 tysięcy. Ale tak żmudnie to szło, że to by musiało być rozprzestrzenione na dwa odcinki lub nawet na jeden, ale by to dużo czasu zeżarło. No widzicie, tutaj mała sprzeczka z kierowcami, no ale wracamy, bo jednak trzeba zakończyć ten cały kontrakt do przejazdu. Do zakończenia nam zostało dwa przejazdy, więc naprawdę fajnie, procenty zasuwają, a co za tym idzie, nasze zlecenie pomału dobiega końca. I proszę bardzo, zlecenie zakończone, oczywiście pojedziemy sobie na sklep, bo oczywiście będziemy kolejne maszynki wypożyczać. Więc sprawdźmy, jakie ciekawe nam zlecenie wpadnie. Myślę o transporcie drzewa, ale widzę, że jest fajne odchwaszczanie. Jeszcze w zupełnie nowym stylu, znaczy stylu, w nowym zestawie. Naprawdę fajny, potężny zestaw. I nie dziwcie się, czemu aż tak to jest przyspieszone, z tego względu, że jedziemy tylko 12 km na godzinę, co nam daje naprawdę wolną jazdę. Jeszcze musimy paręnaście zawiasów porobić, no ale zarobek jednak będzie naprawdę fajny, bo za te zlecenie dostajemy fajne pieniądze jednak. Co by nie mówić, fajnie da się zarobić na początek, nie mając nic, zaczynając tak od zera. Oczywiście nie klasycznie, bo klasycznie można już nazwać zbieranie trawy, bez nikogo i tak dalej. Wiecie, że pusta mapa i my wszystko musimy rozkręcić, ale na takie od zera naprawdę mi się podoba, bo jest bardzo ciekawe i sobie mogę różnymi sprzętami, różnymi, może nie tyle sprzętami, co zestawami pojeździć, którymi prawdopodobnie bym nie jeździł tak zazwyczaj, jeżeli chodzi o mnie, bym wziął inny ciągnik, może mniejszy odtwarzacz, ale po prostu takim zestawem bym stricte nie jeździł, na pewno. Ale naprawdę mi się to podoba, takie nowości, takie głupie zabawy, ale naprawdę fajnie mi się to podoba. Jak i podoba mi się to, że za niedługo kończymy zlecenie, dosłownie nam zostaje przejeżdżenie chwili, parę metrów, no i zlecenie odebrane. Zaraz sobie wybierzemy jakieś inne, ale myślę, że właśnie tak jak myślałem, będzie zlecenie z drzewem. Sami widzicie, na naszym koncie już 51 tysięcy. No i co, lecimy do pierwszego miejsca, zebrać drzewo. I z góry mówię, że nie użyjemy HDS-u, tylko po prostu siły. Po prostu, no, nie będę was kłamał, nie umiem jednak używać tego HDS-u. Nieraz się starałem tego dobrze to pukać, no ale nie w takiej skali, bo jednak jobla bym po prostu dostał, a wy razem ze mną oglądając to, jak to nieporadnie robię, i zamiast przysłowiowych 2 minut bym robił to 20. No i już prawie jesteśmy, oczywiście w tym mieście nie umie się odnaleźć, więc sobie jeździmy tak jak chcemy, po prostu wymuszamy pierwszeństwo, ale to nieważne, to jest farming, to nie jest życie prywatne, znaczy prywatne, realne życie, więc można sobie na takie rzeczy pozwolić. I pyk, jedna przyczepka, teraz druga, no i zlecenie wykonane, ale my jedziemy jeszcze jedno wykonać, tak jak mówiłem. No, jeszcze współwalem, nieważne, bo tak jak mówiłem, biorę 3 zlecenia, ale tylko z jednego biorę sobie sprzęcik. Ale spokojnie, widzimy się już na miejscu kolejnego zlecenia. No i oczywiście jesteśmy, ja sobie oczywiście rączką to ładnie załaduję, bo jednak ten HDS, jak już wcześniej mówiłem, mi nie leży. A też nie chcę, żeby ten odcinek trwał wieki. Wiadomo, mógłbym wam dać tak zwaną surówkę i przyspieszyć, czyli gdzieś półtorej godziny nagrywek. No ale to dla mnie trochę bez sensu, wolę wam trochę poucinać, żeby ten odcinek był ciekawszy niż taki monotonny po co.
jednak też komentuję to, a z komentarzem mi tam różnie bywa, sami wiecie, tam lekko seplenie, czy tam po prostu, no, na parę ścieżek lecę, że po prostu nagram daną część, wyłączę na chwilę, posłucham i nagram kolejną. Nie, jakoś nie lubię lecieć small talkiem i cały czas nawijać bez przerwy, bo jednak się będę mylił. No i co, jesteśmy aktualnie tu już znowu, no po prostu znowu na tym odbiorze drzewa, pyk, jeden zestawik, teraz będzie pyk, drugi zestawik i mamy już dwa zlecenia wykonane, więc trzeba za te dwa zlecenia odebrać pieniądze. No i proszę bardzo, 72 tysiące, no ale nie zatrzymujemy się na tym, lecimy z kolejnym, no wy sami widzicie 12 tysięcy, piechotą nie chodzi, więc sobie oczywiście podpinamy nasz sprzęcik i lecimy do kolejnego miejsca, gdzie odbierzemy drzewo, no. Co mogę więcej powiedzieć? No, lecimy. Tylko co musiałem właśnie zobaczyć, gdzie dokładnie to odebrać, bo jednak ta droga różnie bywa. Tam, gdzie myślę, że ma być, tam nie ma, więc wolę sobie na spokojnie dojechać. No i oczywiście znowu w lesie jesteśmy. Podjeżdżałem pod tą góreczkę. Mam nadzieję, że się nie zahaczymy nigdzie, bo już raz zahaczyłem i musiałem cofać, więc minutkę straciłem. No, ale już przynajmniej widać nasze drzewo. No i co? Klasyka. Ale za to wam powiem tyle. Drzewa nie ma. Drzewo jest załadowane po prostu. Nie chcę was tym męczyć, bo wiem, że niektórzy po prostu takie rzeczy nie lubią, wolą powiedzmy częściowy realizm, ale jednak ja wolę sobie postawić na swoim, więc wam tego kolejny raz, trzeci raz tego nie pokażę, więc sobie oczywiście zawracamy. Nie klasycznie. A wróć, nie klasycznie, o kurde. No trochę było grubo, trochę źle zjechałem, no ale nieważne. Jedziemy na tartak. Coś nowego, wjeżdżamy do wąsacza. I myślę, że sobie jakoś to tak podjedziemy, żeby jedno za drugim, jedno zamachem, dwa na za... A nieważne, nieważne. Sobie oczywiście tu podjedziemy, żeby po prostu nam te dwa zestawy razem wzięło. No, trochę dziwnie, kłoda latająca, no ale od razu sobie to opuścimy, odepnie pasy w sumie, no i sprzedamy. No, dolara dodatkowo dostaliśmy, no ale tak już jest. Co by tak sobie jeszcze wziąć? Myślę, że właśnie z drzewem podziałać, bo jednak to najbardziej nam dobrze wychodzi i jest dobrze płatne, więc sobie weźmiemy gdzieś w okolicy, no 8 tysięcy może być. No i co? Lecimy tym samym zestawem do kolejnego miejsca w sumie. No i co? Dojeżdżamy i znowu to samo miejsce. Kto by pomyślał? Znowu to samo miejsce, no i te same drzewo w sumie, tyle samo, więc ja sobie już automatycznie ładuję. I myślę, że sobie naprawdę za to fajnie zarobimy, z tego względu, że no nie powiem, że nie. Chcę jak najwięcej teraz z tego odcinka zarobić, bo później wchodzimy w las. Już mogę zdradzić, jest połowa odcinka, pirazy drzwi i mogę wam zdradzić moje plany. Chcę iść w las, po prostu w leśnictwo, a dopiero później pójść w rolnictwo. Czemu? Tak jakoś wyszło, tak sobie to myślałem, jakby to sobie fajnie też zrobić z tym lasem. Mówię, a dobra, zaczniemy od misji, a później wlecimy sobie oczywiście w las. Też fajne pieniądze z tego będą, też będziemy mogli sobie oczywiście pobawić z drzewem, a dokładnie mówiąc, mały tartak sobie otworzyć, wiecie o co chodzi, no tutaj mały wypadek był, no ale oczywiście bezpiecznie dojechałem, rozładowałem i zakończyłem zlecenie. Myślę, żeby dokoptować, żeby jednak było te 100 tysięcy, tak jak już na początku mówiłem, bierzemy nasz zestaw i lecimy na pole do oprysku, a dokładnie na odchłaszczanie znowu, tylko trochę w innym stylu, z tego względu, że użyjemy herbicydów. Też ta mapa, dawno w nią nie grałem, może dwa razy ją odpaliłem, co trochę pojeździłem, no i oczywiście muszę trochę pokołować, bo nie ogarniam jeszcze tej dokładnie mapy, no ale na szczęście jesteśmy, rozkładamy, używamy GPS-a, żeby jak najbardziej optymalnie jeździć. No i co, opryskujemy, a później myślę, że możemy zacząć mój misterny plan, czyli wejście w fajny rynek, bo jednak za drzewo można dostać naprawdę fajne pieniądze, ale też najważniejsze, za przetworzone drzewo, za chyba belę, możemy dostać naprawdę fajne pieniądze, co za tym idzie, no trochę się zbogacimy, co by nie mówić. I właśnie na tym mi polega, żeby wchodzić w dane sektory gospodarki trochę powoli jednak. Najpierw sobie zaczniemy od zleceń, później sobie wejdziemy w leśnictwo, z leśnictwa wejdziemy sobie w rolnictwo i na spokojnie będziemy się rozwijać, też będziemy otwierać fabryki. Tak sobie myślę, że po prostu jak najbardziej wycisnąć na tej mapie, na tej serii te wszystkie możliwości, które dał nam farming, żeby jednak dorobić się, myślę, że paru dobrych milionów. Jak sami widzicie, w dosłownie w półtorej godziny, pirazy drzwi, mogłem zarobić sobie aż 100 tysięcy. Dużo, mało,
Wiadomo, jakbym to szybciej działał, też mógłbym używać pracowników do większości zadań, no ale nieważne. Ważne jest to, że zarobiliśmy kolejne pieniądze, no i mamy nasze wypragnione 100 tysięcy. Witam Was przy terenie, który oczywiście będziemy kupować. Ja sobie sprawdzałem, co jest najbardziej opłacalne z wyrobów z drzewa. Oczywiście bele, więc w bele pójdziemy, ale na spokojnie najpierw musimy zarobić chyba gdzieś 36 tysięcy, żeby móc postawić mały tartak. Albo to chodzi, stricte chodzi mi o tą małą maszynkę, która nam przerabia drzewo w deski i tak dalej, w te bele. Co o tym idziemy sobie trochę powycinamy tych pni, bo jednak od razu będzie to po prostu lepiej wyglądało i też nie będziemy ze stawami haczyć. Ja sobie z fajem, widzicie, wycinam te drzewo, które pójdzie stricte na sprzedaż do tartaku, a te takie dziwniejsze, takie większe, co będziemy bardziej musieli kombinować, po prostu pójdzie na naszą maszynkę. Dobra, drzewo nam znikło, to chyba lepiej nie kombinuję z tym wycinaniem pni, bo jednak będzie bardziej stratny niż to. No dobra, drzewo, spadaj, no, pyk. No, no i spadło elegancko. Oczywiście wracamy do dalszej wycinki, bo jednak chcę jak najwięcej teraz powycinać tych drzew, które pójdą po prostu na sprzedaż i też sobie zobaczyć, jakie tam drzewa stricte mamy w tym naszym lasku, żeby po prostu wybrać, które pójdą na sprzedaż, które zostawić, czy które pójdą do naszej maszynki. No, sami widzicie, dużo mamy tych drzew, naprawdę myślę, że kolejne 10 tysięcy dostaniemy, tak sobie myślę, bo jednak da nam to fajny kolejny start. Po prostu kupienie tej maszynki za 36, kupienie stricte pojazdów do transportu tego drzewa, bo jednak ile można wypożyczać ten sprzęt? Wiadomo, dałoby się tak zrobić, no ale jednak nie byśmy takimi Januszami, po prostu kupmy sobie już sprzęcik, który będzie stricte nasz i my będziemy sobie nimi operować, a później go sprzedamy. I właśnie takie drzewa chcę używać do tej maszynki, bo nie ukrywając, one akurat będą ciężkie do transportu, bo no zobaczcie, jak one są wielkie, wykrzaczaste, dużo mają tych gałęzi, nie są bardziej proste, one są bardziej takie dziwne, więc sobie je oczywiście będziemy wykorzystywać do naszego przetwarzania drzewa, można tak to nazwać. No właśnie muszę sobie dowiedzieć, jak ta maszynka dokładnie się nazywa, żeby po prostu wam fajnie to operować. No i co, sobie jeszcze jedno drzewo oczywiście ładnie wytniemy, ale myślę, że te drzewa sobie już ładnie przygotujemy do transportu. Mniej więcej wam pokażę, jak to sobie chcę to zaplanować, bo też wiadomo, nie będziemy kupować jakiegoś wielkiego stwora do transportu tego drzewa, tylko mniejszego, no ale jednak będzie to ciekawe. Oddawaj drzewo! No, nie dość, że belki mi kradnie ten farmik, to jeszcze drzewo chce mi ukraść. Nie. Ja sobie go oczywiście przygotuję, potnę. Miało być 1/3, zrobimy sobie 1/6, no i co z tego? Ja sobie ładnie zatransportuję, no i co? Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie!